Nieźle, tam dorobiliśmy. Pewnie artefakty od nowa tam są i coś mnie ściga. Albo i nie. O Boże, lecz się napieprzają. Ciekawe jak to wygra. Chyba jeden poległ. Drugi poległ. Zostało dwóch. Wow, te psy są naprawdę twarde. Zawsze lubię obserwować starcia sztucznej inteligencji w tej grze. Trzeci padł. No ładnie. I czwarty. Wow. Pyski są mordercze. Ciekawe, czy mnie zauważyły. Nie chciałbym skończyć tak jak one. Jak oni właściwie. Robi się również ciemno, jest 20:54. Więcej mutantów na drodze May będzie. To jest cudowne. Również muszę pamiętać, żeby używać tych różnych lekarstw. Czy jak to tam poprawnie nazwać. Chociaż tak jak w RPGach, zawsze się zbiera różne eliksiry, czy jak to tam nazwać, i nigdy się ich nie używa. W Baldur's Gate tam miałem i w Morrowindzie również. Jakoś tak jest. Nie wiem dlaczego, ale tu jest ten helikopter. Jestem ciekawy, co się czai obok niego. Zwykle coś się czai, co? Ha. Najwyraźniej nic. No to nie będę narzekał, tylko go zbadam. Czekając aż się gra załaduje. Informacje z komputera pokładowego. A więc Ogończy 3 nawalił oba silniki. Co jeszcze? Mapa z potencjalnymi punktami ewakuacyjnymi. Punkty B2, B28 i B205. Ciekawe. No nie wiem, czy ciekawe, no ale okej. Mam teraz zbadać wszystkie te punkty ewakuacyjne. Dobra. Są one zaznaczone na mapie? Są. Dobra, tu są te trzy detektory. To jest punkt B2. Okej, spoko, spoko. To i tak wszystko jest po drodze prawie, że. My na razie idziemy zobaczyć, co jest w tym obozie najemników. Więc chodźmy tam. No, powoli czyścimy mapę z zadań pobocznych i z zadań głównych. W swoim tempie tą grę pewnie ukończymy. To jest jakaś skarpa przede mną, z której nie mogę zejść. Mam nadzieję, że sobie nóg nie połamię. Właściwie nie sprawdziłem, co to za artefakty poznajdowałem. Ochrona termiczna, fuj. Ochrona termiczna. Kiedy znajdę wreszcie artefakt, który... No już mam taki. Promieniowanie minus 3. Dobrze. Tutaj niezłe, widzę, praktycznie fortyfikacja. Ciekawe, czy znajdę wejście do środka. Jestem również ciekawy, czy w środku mnie coś nie będzie chciało zabić. Pewnie będzie. Dobra, jesteśmy w takim miejscu, że myślę, że warto zmienić na drugą broń to. Też chcę innej amunicji używać. Nie przeciwpancernej, tylko tej zwykłej na razie. Dobra, idziemy. Okej. Są tutaj ludzie, weźmy latarkę. Teraz pytanie jest... Ta, oni nie są przyjaźnie nastawieni. Widzę gościa z egzoszkieletem. O. Dobra, co ja mam tutaj zrobić? Mam się podkraść, jakieś informacje zdobyć, tak? Interesują go plany najemników. Czyli teoretycznie powinienem się skradać, tak? O, będzie cudowne. Tam jest jakieś wejście. Coś czuję, że to się źle skończy, ludziska. I też nie wiem, czy nie lepiej po prostu ich zdjąć z tego miejsca i nie przejmować się skradaniem.
Chyba strzelanie jest bezpieczniejsze. Przynajmniej jak już się rozpęta piekło, to będziemy w bezpiecznej pozycji. Tak zrobię. Nawet jeżeli to grozi tym, że quest się nie uda. Nie chcę ryzykować. Poczekamy, aż ten się zatrzyma. On jest ile metrów? 200 metrów ode mnie. Oczywiście, jeżeli liczymy, że celownik jest właściwy. Ta miara na celowniku. Więc teoretycznie, jakbym tutaj strzelił, to powinien go w głowę trafić. No, niewiele brakowało. Kurde. Fuck. Dobra, sprzątnijcie tego kretyna. Dobra, to nie idzie tak źle, jak mogło iść. Chyba dalej nie wiedzą, gdzie jestem. Ten celownik nie najlepiej działa, jednak. Niestety martwi mnie ilość amunicji, którą mam. Nie jest ona zbyt duża. Ten koleś nie żyje, okej. Jeszcze ktoś tutaj jest? Nie wygląda na to. Pokażcie swoje twarzyczki. Kolejny trup. Uwielbiam broń snajperską. Tam na dole ktoś jest? Jest tam ktoś na dole. Come on, traf go. Ale te pociski śmiesznie spadają. Nie wyjdzie za tego muru. Dobra, wkraczamy do akcji. Ile ich tu jeszcze jest? Trzech. O fuck. Nie mało. Czterech. Nie mam pocisku 29. Pięciu. Okej, z pięcioma może sobie... Siedmiu. Ośmiu. Dobra, wracam do amunicji przeciwpancernej jednak. Co prawda mam jej bardzo mało. Ale lepsze to niż nic. Tu jest jeden goleś na dole. Wracamy do broni z tłumikiem jednak. Tamten facet chyba miał ten sam karabin, co ja, tylko że z tłumikiem. Okej, już łomot robią, więc... taktyka na skradanie się może iść do śmieci. Mam nadzieję, że oni... Ten chłop sfejlował nieźle. Ktoś do mnie strzelał zza pleców przed chwilą. Come on, pokaż się. Wow, to była niezła seria. Użyjmy bandaży. Tam jest ktoś. Kurde, nic nie widzę w ciemnościach. Pewnie wy też. Zszedł na dół jakby. Dobra, gdzie jesteś? Pokaż się. Fuck, zaraz mnie okrążą. Chyba granat poleciał w moim kierunku. Dobra. Nie wiem, czy go załatwiłem, czy nie? Chyba tak. Dobra, ostatnie 8 pocisków przeciwpancernych. Pokaż się. Jesteś za tą skrzynią gdzieś? Ktoś do mnie znowu ładuje. Kurde, kompletnie ich nie widzę w tych ciemnościach. Tu jesteś. Pokaż się. Au. Dobra, koniec z amunicją przeciwpancerną. No.
Gin. Au. Ta broń jest kompletnie niecelna na tą odległość. Chyba padł. Znowu krwawie. Dobra, użyjmy apteczki tym razem. Idziemy do budynku. Zobaczymy. Dwa trupy. O, ty świnio z tym granatem. O, się brzydliwcze. Gdzie on jest? Okej, jeszcze jest trzech gości tutaj. Badaj ciało. To i to. Granaty, więcej bandaży. Świetnie. Coś podniosłem, czego nie chciałem podnieść. Nie wiem, chyba radar mi pokazuje trupy. Po prostu. Mnie najbardziej by interesowały te zwłoki gościa, który ewidentnie... Przepraszam, ludziska. Kot skoczył mi na kolana i chciał mnie przytulić. Ewidentnie miał fajny karabin. Jego bym chciał przeszukać. Tylko nie wiem, gdzie on jest. Uhuhu. Me gusta. Amunicja. Więcej granatów, których i tak nie używam. I PDA. Co my tu mamy? Ostatnia nadesłana wiadomość brzmi. Czekamy przy jakichś starych warsztatach. Okej. Tasak. Niejaki. Jeszcze ktoś tutaj łazi. Rozładujmy tą broń. Wyrzućmy tą i wyrzućmy tą. Tak dużo przedmiotów mam przy sobie. Ktoś tu jest ewidentnie w środku. Pytanie tylko gdzie? Hallo? Nie będę tutaj kłamał, że jestem pozytywnie, właściwie pokojowo nastawiony. Ale może strzelajcie z ostrzeżeniem najpierw. Podniesiemy sobie to, laptopa. Okej, okay, to chyba o to chodziło. Pytanie jest, gdzie jest ten ostatni najemnik? Niezłą rzeźnię tutaj zrobiliśmy. Przeszukajmy to miejsce dokładnie właściwie, skoro już tutaj jestem. Apteczki. Apteczek nigdy za mało. Amunicja do jakiejś broni. Właściwie. Jestem ciekawy. Ktoś mnie widzi. Kto mnie zobaczył przed chwilą? Ta broń. O. Fuck. Ktoś do mnie rzucił granat. Aha. Okej, krwawimy. Ta broń mi się podoba, miałem powiedzieć. Ma tłumik, ma celownik optyczny. Ma dosyć dużo amunicji w magazynku. To jest trochę niecelna. Okej, to był chyba ostatni z tych gości. O, niepotrzebnie użyłem bandaż. Okej, niestety ta broń jest uszkodzona. A więc ją naprawimy, jak będziemy w bazie z powrotem. Ale fajnie, fajnie. Jeszcze będę musiał dokładnie przeanalizować, która z tych dwóch jest lepsza. Zejdźmy jeszcze na dół. Może tutaj coś ciekawego będzie. Weź się do kanałów. Pewnie tędy mogłem się dostać po cichu. Pewnie zrobiłem tego questa nie tak, jak powinienem zrobić, ale jakoś mnie to szczyka. Właściwie z ciekawości wejdę tutaj na dół i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Ha! Tu jest jakaś droga. Tam jest wyjście. Okej, zdecydowanie tędy mogliśmy się zakraść bezpiecznie.
A, wyjdźmy na zewnątrz. Okej, jest tak ciemno. Że aż nieprzyjemnie, ale my idziemy po ten gaz cały trujący. Słyszę bardzo nieprzyjemne dźwięki. Czym się zmieniało tryb ognia? Zerem? Tak. Może mieć full automatic i po jednym strzale. Ale mieć full automatic. Dobra, idziemy za strzałką w ciemnościach. Mimo, że to jest klimatyczne, jest również dosyć przerażające. Zwłaszcza przez to, jakie dźwięki nam tutaj towarzyszą. Zobaczmy, gdzie mnie to zaprowadzi. Dosłownie nic nie widzę, zero. To jest bardzo zły pomysł. Naprawdę bardzo zły. Tędy? Okej. To są chyba anomalie. Ale tam powinienem móc się przedostać. Zapiszmy grę i chodźmy. Okej, jest na jakiejś skarpie całe. O, tędy mogę zejść chyba. To jest coś w rodzaju tamy. Wow. Tam ktoś chyba siedzi. Ciężko powiedzieć w tych ciemnościach. Okej, zniosę wszystko, tylko nie pijawki. Ale pijawki zwykle są w budynkach, prawda? Więc... Może niepotrzebnie się przejmuję. Jakieś strzały słyszę, nie widzę źródła ich. Tam jest jakaś latarka. Okej, tam ktoś stoi. Jest przyjaźnie nastawiony, na szczęście. Ale my mamy iść tu. Gdzieś. Gdzieś tu jest nasz cel misji. Gdzie jest ten gaz? Czybym miał na ten most wyjść? Chyba ta. Okej, sorry ludziska, nie pomyślałem o tym, że nic nie będzie widać w nocy, co jest tak logiczne. Oczywiście mi to nie przeszkadza, ale wy prawdopodobnie nic nie widzicie.